szkole nauczycielka pyta Jasia. Jasiu, dlaczego masz takie same błędy, co twój kolega z ławki obok? Proszę panią, bo mamy taką samą nauczycielkę. Mamusiu, dzieciaki w szkole śmieją się ze mnie, że dużo jem. Synku, nie przejmuj się nimi, ale jedz szybciej zupkę, bo mi wanna potrzebna. Pani pyta Jasia. Jasiu, jakiego znasz największego lenia? A kim jest leń? To taka osoba, która nic nie robi, tylko stoi i się patrzy, jak inni pracują. A, to moja nauczycielka od matematyki. Test psychologiczny. Lekarz czyta tekst uczestnikowi. W niedzielę miał miejsce wypadek. Tir uderzył czoło w osobówkę. Wszyscy zginęli. Kierowcy odpadła głowa. Kierowca jako jedyny wyszedł z samochodu, wziął głowę pod pachę i poszedł do najbliższej apteki. Kupił plastry i przykleił głowę i pojechał dalej w trasę z resztą pasażerów. Uczestnik psychotestu przerywa lekarzowi i mówi: proszę pana, w tej historii jest coś nie tak. Przecież apteki w niedzielę są zamknięte. Ginekolog zaczepia na korytarzu kolegę gastrologa i mówi: stary, mam taką pacjentkę, która ma łechtaczkę jak grejpfrut. Stary, nie mam czasu na głupoty. No ale chodź, na chwilę zobacz. Po kilku próbach kolega dał się namówić. Wchodzą do gabinetu ginekologa. Gastrolog patrzy i mówi: stary, ale ona wygląda całkiem normalnie. No ale weź, spróbuj. Nauczycielka pyta Jasia. Jasiu, znasz liczby? Znam, proszę pani, tata mnie nauczył. To powiedz mi, Jasiu, jaka cyferka jest po 5? 6! Brawo, Jasiu, a po 6? 7! Super, Jasiu, a po 7? 8! Dobrze ci idzie, Jasiu, co jest po 8? 9! To teraz powiedz mi, co jest po 9? 10! Jasiu, jesteś bardzo mądrym chłopczykiem. Powiedz mi, co jest po 10? Walet, proszę pani.